Wśród ponad 20 tysięcy książek czytelni głównej KBP znajduje się zbiór reprintów. Większość z nich to książki XIX-wieczne, ale są też egzemplarze znacznie starsze. Reprint to przedruk, nowa edycja wykonana z wykorzystaniem techniki drukarskiej, najczęściej fotooffsetowej. Bardzo często wykonuje się reprinty wydawnictw dawnych oraz rzadkich, cennych dla kultury i przydatnych dla nauki. Przeważnie wydawane są w małych nakładach 1 do 1,5 tysiąca, a czasami nawet w kilkudziesięciu egzemplarzach. W Europie powstawały specjalistyczne wydawnictwa, na przykład we Francji, Włoszech, Niemczech, zajmujące się drukiem reprintów. W Polsce reprinty publikowały Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w serii Skarbczyk Bibliofila, wydawnictwa artystyczne i filmowe, Państwowy Instytut Wydawniczy czy Państwowe Wydawnictwa Naukowe. Do najważniejszych reprintów obecnych w zbiorach KBP należą Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich w 16 tomach pod redakcją Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego, wydany w 1880 roku w Warszawie. Jest to pierwsze monumentalne wydawnictwo zawierające w układzie alfabetycznym nazwy miejscowości polskich opisane pod względem geograficznym, statystycznym, społecznym, historycznym i archeologicznym. 10-tomowy herbarz Polski Kaspra Niesieckiego, wydany w Lipsku nakładem i drukiem Breitkopfa i Hertela w latach 1839-1846. Jest to pierwsze w Polsce obszerne wydawnictwo o urzędach, dostojnościach, tytułach i herbach uzupełnione przez wydawcę Jana Nepomucena Bobrowicza o spis biskupów, wojewodów i kasztelanów. Dopełnieniem Niesieckiego jest herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, wydany w Krakowie w 1870 roku w drukarni Czasu. Jego autor był archiwistą, zebrał wiele dokumentów i przywilejów z XIV, XV i XVI wieku dotyczących rodzin szlacheckich. Z przytoczonych przez Kapicę dokumentów wyjaśniają się stosunki prawne i rodzinne w pewnych warstwach narodu, a nawet znajdziemy tu najliczniejszy zbiór imion swojskich i starożytnych używanych w Polsce w XIV i XV wieku. Inne ciekawe herbarze to herbarz Adama Bonieckiego, wydany w 1899 roku w Warszawie przez Gebetnera i Wolfa. W zbiorach KBP mamy 16 tomów do literki M. Złota Księga Szlachty Polskiej, opracowana przez Teodora Rzychlińskiego z 1879 roku, wydrukowana w Poznaniu w drukarni Jarosława Leitgebera. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, opracowany przez Stanisława Dziadulewicza z 1929 roku, wydany w Wilnie. Herby rycerstwa polskiego, zebrane i wydane przez Bartosza Paprockiego w 1584 roku, w Krakowie w 1858 roku. Bardzo cennymi i ciekawymi reprintami są wydawnictwa średniowieczne. Do nich należy Velislai Bibla Picta, zwana inaczej Biblią Pauperum, czyli Biblią dla ubogich. Jest to książka obrazkowa z XIV wieku, zawierająca 747 rysunków wykonanych głównie tuszem, chociaż zdarzają się też kolorowe. Przedstawiają one sceny ze Starego i Nowego Testamentu oraz żywoty świętych. Teksty w niej zamieszczone są bardzo krótkie. Oryginał tej księgi znajduje się w Czeskiej Bibliotece Narodowej w Pradze i składa się ze 188 pergaminowych kart. Reprint drugiego dzieła średniowiecznego to Kodeks Wyszehradzki, zwany też Ewangeliarzem koronacyjnym króla Bratysława.
Pochodzi on z drugiej połowy XI wieku i jest uznawany za najważniejszy i najcenniejszy rękopis przechowywany w Czechach w Czeskiej Bibliotece Narodowej w Pradze. Reprint oryginału, znajdujący się w zbiorach KBP, ma drewnianą okładkę obciągniętą haftowanym płótnem. Posiada on niezwykle bogatą ikonografię i ornamentykę. Jeden ze starszych reprintów to przedruk pierwszej polskiej gazety informacyjnej Merkuriusza Polskiego, gazety, która powstała w związku z planem politycznym dworu króla Jana Kazimierza przeprowadzenia w Rzeczpospolitej daleko idącej reformy ustrojowej. Kolekcja reprintów, jakie posiada czytelnia KBP, jest zróżnicowana pod względem tematycznym. Są wśród nich publikacje dotyczące m.in. historii, etnografii, kultury, literatury, sztuki i innych dziedzin. Monumentalnym wydaniem historycznym jest kronika Wszystkiego Świata Marcina Bielskiego z 1564 roku, pisana gotykiem, wydana tylko w 500 egzemplarzach, czy też bardzo ciekawa Polska i jej dzieje oraz kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, wydana w 3 tomach nakładem księgarni Trzaski, Ewerta i Michalskiego, opracowująca dzieje aż do 1930 roku. W niezwykle ciekawy i przystępny sposób Ignacy Kraszewski prezentuje postacie możnowładców w wizerunkach książąt i królów polskich. Pozycja ukazała się w 1888 roku z ilustracjami księdza Pilattiego nakładem wydawnictwa Gebetner i Wolf. Jej przedruk wykonano na podstawie egzemplarza z Biblioteki Narodowej w 3000 egzemplarzy. Cenny reprint z literatury pięknej to odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego, wydana w 1974 roku na papierze czerpanym w Drukarni Narodowej w Krakowie. Ceniony jest on z tego powodu, iż został przedrukowany ze skąpego nakładu pierwodruku tragedii, której do naszych czasów zachowały się zaledwie 3 egzemplarze znajdujące się w Bibliotece Muzeum Narodowego w Krakowie, Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu i Bibliotece Narodowej. Ten ostatni egzemplarz był podstawą reedycji wydania jubileuszowego w 500-lecie drukarstwa polskiego oraz w 30. urodziny najstarszej w Polsce instytucji wydawniczej Czytelnik. Inne ciekawe tytuły z literatury to m.in. Maria Antoniego Malczewskiego, fragment Iliady Homera z tekstem greckim i polskim, Psałterz Dawidów, wydany w 1985 roku przez Instytut Wydawniczy Pax. Przedruk wykonano na podstawie egzemplarza z 1579 roku wydanego przez drukarnię Łazarzową w Krakowie, a zachowanego już tylko w jednym egzemplarzu, który stanowi własność Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie w oddziale Zbiory Czartoryskich. W zbiorach znajdują się również przedruki paryskich wydań utworów Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, naszej narodowej epopei z roku 1834 oraz Konrad Wallenrod i Grażyna z 1831. Inny cenny egzemplarz to pierwodruk wraz z reprodukcją autografu Bajek i przypowieści oraz Monachomachii Ignacego Krasickiego w opracowaniu Zbigniewa Golińskiego. Do ważnych, a zarazem cennych dla polskiej kultury dzieł należy cykl monografii regionalnych wybitnego etnografa Oskara Kolberga zatytułowany Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Ich reedycja ukazała się z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1000-lecie powstania państwa polskiego. Tomy 49-51 dotyczą Sanockiego i Krośnieńskiego regionu.
Na uwagę zasługuje też Rok Polski Zygmunta Glogera z 1900 roku, wydany przez drukarnię Ludwika Anczyca i spółkę w Krakowie z ilustracjami Michała Andriollego. Obyczajem i tradycjami różnią się narody między sobą. One stanowią ich obraz moralny i piętno ich charakteru, któremu nadają wdzięk właściwy, a dla potomnych są spuścizną po ojcach. Książka oprócz prac Glogiera zawiera liczne utwory i fragmenty utworów innych pisarzy i poetów, dające poznać ważne zwyczaje i obrzędy ludu polskiego w ciągu roku kalendarzowego. Z zakresu literatury kulinarnej i gospodarstwa domowego znajduje się reedycja 20. wydania niezwykle popularnej w owym czasie książki Lucyny Ćwierciakiewiczowej 365 obiadów. W tym to wydaniu ukazało się 100 tysięcy egzemplarzy tej książki. Ilość wydań i nakładów świadczą o dużym popycie i wartości tej pozycji, którą przyswajają sobie nawet inne narody, czyli że ukazywały się jej przykłady. Niezwykle starannym i pięknym reprintem są wzory sztuki średniowiecznej wydane w 1500 egzemplarzach na podstawie oryginału z Biblioteki Narodowej. Książka, poza opisami klejnotów, krzyży, łańcuchów i innych drobiazgów, posiada piękne, kolorowe tablice tych przedmiotów. Interesującym oprasowaniem charakteryzującym architekturę dawnej Warszawy jest praca Wiktora Gomulickiego Piękno Warszawy, wydana w 900 egzemplarzach, przedstawiająca zabytki wschodniej panoramy stolicy w okresie międzywojennym. Rzadką pozycją, jaką mamy w naszych zbiorach, jest Koran. Księga, będąca podstawą wiary wielu milionów wyznawców islamu, obejmująca przepisy religijne, prawa cywilne i reguły moralności. Jej wydanie w połowie XIX wieku w nakładzie 1500 egzemplarzy oparte jest na przykładzie Jana Murzy Tarak-Buczackiego. Oczywiście nie sposób tutaj omówić każdy reprint z osobna, dlatego zapraszamy do naszej placówki, aby samodzielnie odkrywać piękno i tajemnice starych ksiąg.